negocjator na miejscu. Nie. Wysyłacie androida? Proszę pani. Nie możecie! Nie możecie mi tego zrobić! Czemu? Czemu nie wyślecie człowieka? Nie dopuszczajcie go do mojej drogi! Niech to nie dajcie swoich dać! Nie dopuszczajcie! Chuj mnie to obchodzi! Moi ludzie ogarną to w sekundę! Dajcie rozkaz! Kapitan Ale? Jestem Connor. Android przysłany przez CyberLife. Strzela do wszystkiego, co się ruszy. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. Przeżył ostatnio jakiś emocjonalny wstrząs? Nie mam pojęcia. Bo co? Potrzebuję informacji, żeby działać efektywnie. Próbowaliście kodu dezaktywującego? To pierwsze, co zrobiliśmy. Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. Thank you.
jednego z budynków w centrum Detroit. Wciąż nie znamy wszystkich szczegółów zajścia. Jednak nieoficjalnie mówi się, że sprawcą jest android, należący do rodziny, który zabił co najmniej jednego członka rodziny, a także policjanta. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to pierwszy przypadek ataku androida na ludzi. Wszystko wskazuje na to, że wysłane na miejsce oddziały SWAT wkrótce podejmą próbę odbicia zakładniczki. Już ponad godzina minęła od uprowadzenia kilkuletniej dziewczynki. Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę, nie, nie! Jazda, jazda! Witaj, Danielu! Skąd? Nazywam się Connor! Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo o tobie wiem! Chcę cię z tego wyplątać! Chcę, żebyś wypuścił Emmę. To tylko mała dziewczynka, nie ma z tym nic wspólnego. Chyba kpisz. Zabijesz mnie, jak tylko ją puszczę. Nie dam się na to nabrać. Nie dam. Nie jestem głupi. Masz broń? Nie. Nie mam broni. Kłamiesz! Wiem, że masz broń. Nie. Nie okłamuję cię, Danielu. Nie jestem uzbrojony. Zamiar cię zastąpić! I to cię zdenerwowało! Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną. Że się liczę. Ale byłem tylko ich zabawką, którą się wyrzuca, jak się znudzi. Wiem, że ty i Emma byliście sobie bliscy. Uważasz, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego. Okłamała mnie! Myślałem, że mnie kocha, ale się myliłem. Jest dokładnie taka sama, jak inni ludzie. Danielu, nie! Masz pewien defekt. To problem z oprogramowaniem. Naprawimy go i wszystko będzie dobrze. Ja nie potrzebuję naprawy. Działam doskonale. Wreszcie przejrzałem na oczy. Już nigdy nie dam nikomu mnie poniżać. Nigdy! Nie mogę już znieść tego hałasu! Każ swoim odwołać helikopter! Jestem twoją ostatnią szansą. Jeśli cię poniesie, zabiją cię. Puść zakładniczkę, nie masz innego wyjścia. Wszyscy mają stąd zniknąć. A ja chcę samochód. Odjadę i wypuszczę małą za miastem. To niemożliwe, Danielu. Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. Nie chcę umierać.
nie umrzesz, Danielu. Tylko porozmawiamy. Nic ci się nie stanie. Masz moje słowo. Okej. Wierzę ci. Kłamałeś mnie, kochanie.